Okej. Możemy powoli zaczynać, ponieważ lekkie problemy techniczne nastąpiły, więc żeby nie przedłużę, zaczynamy dzisiaj ścieżkę data. Moim wystąpieniem, może zdejmę słuchawki, bo słyszę siebie, a generalnie to trochę rozprasza. Swoim wystąpieniem dotyczącym Database Templates w Azure Synapse. Jest to dosyć nowy produkt. Dokładnie rok temu został zaprezentowany na Microsoft Ignite. Kilka miesięcy temu wyszedł z fazy preview, więc no, większość funkcjonalności jest już normalnie dostępna w Synapse. Ja nazywam się Karol Witkowiak, na co dzień pracuję w firmie Summit w dziale Data. Także właśnie takimi tematami między innymi się na co dzień zajmujemy w naszym dziale. Dobrze, to przechodząc do pierwszego slajdu, na którym chciałbym omówić ogólnie koncept tego narzędzia. To tutaj mamy do dyspozycji takie dedykowane szablony dla wybranych gałęzi gospodarki i to ma ułatwić użytkownikom po pierwsze no, jakby wdrożenie takiej bazy opartej na data lake'u, ale z drugiej strony też jakby standaryzacja tych plików, które gdzieś tam sobie leżą na storage'u, często w jakiejś nieuporządkowanej formie, strukturze, więc taki template ma umożliwić jakby taką strukturyzację tych danych. Mamy też do dyspozycji takie schematy stricte dedykowane, jakby można zejść poziom niżej wybranym obszarom biznesowym, jak na przykład HR, finanse. No to co już właśnie wspomniałem na początku, że możemy tutaj sobie jakby taką strukturę tych folderów, w których te pliki będziemy przechowywać, utworzyć i też gdzieś tam ułatwia zarządzanie takimi zasobami. Na chwilę obecną mamy do dyspozycji 20 template'ów dla różnych gałęzi gospodarki. To tam na początku się zaczęło od kilku, ale urosło do 20. Być może jeszcze w przyszłości pojawią się jakieś nowe, ale na chwilę obecną jest to naprawdę, wydaje mi się, pokaźny zasób. Każdy mógłby znaleźć dla siebie na pewno. I dodatkowo jeszcze takim elementem, który jest dostępny w tej takiej galerii tych template'ów, są rozwiązania sztucznej inteligencji, które akurat tutaj w tym przypadku pomagają w rekomendacjach produktów. Jest to takie gotowe rozwiązanie, no, jakby można je dostosować do swoich potrzeb, ale jakby to jest taki draft, który gdzieś tam możemy sobie wykorzystać. Zresztą te template'y to też można bardziej traktować jako takie właśnie drafty, które oczywiście możemy dostosować do swoich potrzeb. I przechodząc dalej, tutaj widać wszystkie dostępne template'y, także no, od prywatnych gospodarek poprzez państwowe widać tutaj, że mamy różny przekrój, tak jakby każda gałąź gospodarki jest tutaj praktycznie ujęta. No, tak jak mówię, w przyszłości może tych template'ów będzie więcej, no, natomiast no, to też nie jest tak, że musimy wybrać jeden i się go trzymać. Możemy tutaj wykorzystywać różne komponenty, które są dostępne z innych template'ów, więc to też nie jest tak, że musimy tutaj bazować na tylko jednej gałęzi gospodarki, więc jest to dosyć elastyczne.
No i tutaj też musielibyśmy na chwilę się zatrzymać i jakby żeby zrozumieć, jak ten proces wygląda. Na tej grafice dosyć fajnie to widać. Jako nasz pierwszy taki starting point mamy do dyspozycji już w środowisku Synapse ten database designer, dzięki któremu możemy sobie zmapować, znaczy może na tym etapie jeszcze nie mapować, ale jakby utworzyć sobie w taki właśnie graficzny sposób bazę danych i następnie tą bazę danych spiąć ze źródłem, tak? No bo tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby do tej bazy Data Lake trafiały jakieś dane z plików na storage'u. Więc tutaj tworzymy sobie takiego pipeline'a za pomocą takiej funkcjonalności map data i no i właśnie później ten pipeline jakby przesyła dane do naszych docelowych lokalizacji. No te lokalizacje oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest storage, może to być format Parquet lub CSV na chwilę obecną. No i już jakby po przesłaniu tych danych mamy dostęp do komputera, czyli możemy sobie wykonywać zapytania, tworzyć notebooki, w których będziemy te dane analizować lub też w jakiś sposób jeszcze wzbogacać, tak, bo też jest taka możliwość. Z czego składa się taki template? No to tutaj może to są bardzo oczywiste rzeczy, ale warto to sobie jeszcze ustrukturyzować. Czyli mamy tutaj, głównym naszym elementem jest Lake Database, następnie tabele, które zresztą widać tutaj na screenie, relacje, możemy właśnie tutaj sobie też w graficzny sposób te relacje ustawiać, no i kolumny. No i tutaj jeszcze takim elementem, który nie jest taki oczywisty, są metadane, ponieważ na tym etapie tworzenia możemy dodawać opisy do poszczególnych kolumn, co dokładnie oznaczają nasze dane, tak aby było to lepiej zrozumiałe i też oczywiste dla osób, które gdzieś na przyszłości będą też z tego korzystać. Jakie są wymagania dotyczące utworzenia takiego template? No oprócz tego, że wcześniej musimy utworzyć sobie środowisko, znaczy obszar roboczy w Synapse, no to już po utworzeniu tego obszaru musimy mieć dostęp jako Synapse administrator lub Synapse contributor oraz tutaj już z pozycji przechowywania danych, storage blob data contributor jest wymagany. Teraz przejdziemy do demo, ale zanim to zrobimy, jeszcze sobie tutaj pozwolę pokazać, co dzisiaj zaprezentuję. To tak, utworzymy bazę przy użyciu jednego z template'ów. Następnie utworzymy data map, czyli sobie połączymy naszą bazę ze źródłem danych. W tym przypadku będą to pliki CSV. Wykonamy sobie jakieś tam przykładowe zapytanie już po utworzeniu tego data mapu oraz pipeline'a finalnie i połączymy się do Power BI, bo jakby tutaj właśnie kluczem tego wszystkiego jest to, że tworzymy takie jedno miejsce w Synapse, do którego później wiele, że tak powiem, osób może się łączyć za pomocą właśnie chociażby Power BI i w dalszy sposób sobie te dane analizować. Dobra, to ja wyłączę prezentację i tutaj zaraz sobie odpalimy środowisko Synapse. Jeszcze zerknę tylko,
Okej. Tak, to jest moje typowe środowisko. Nasze. I rozpoczynamy tworzenie tego template'a od kliknięcia w pozycję data. I tutaj mamy taki plusik, który możemy sobie utworzyć właśnie albo pustą taką pustą lake database. Może kliknę tutaj na to, żeby zaprezentować, jak to wygląda. I tutaj w tym przypadku jakby no, jesteśmy trochę zdani na siebie, na swoją wiedzę, na to, co chcemy osiągnąć, bo jakby generalnie to wygląda tak samo w database template'ach, jak właśnie przy tworzeniu pustej lake database, tylko że tutaj jakby no, nie mamy nic predefiniowanego. Więc musielibyśmy po prostu sobie utworzyć tą lake database i zaimportować jakieś, nie wiem, pliki już bezpośrednio tutaj sobie tworząc odpowiednie tabele i kolumny. Natomiast dzisiaj na tym się nie będziemy skupiać, tylko przejdziemy do tworzenia template'ów i wygląda to w ten sposób, że tutaj na dole po kliknięciu tego plusika mamy Browse Gallery. No tu jest różnych kilka rzeczy, które możemy sobie wykorzystać, takich bardziej sandboxowych, ale w zakładce Database Template właśnie mamy te wszystkie template'y, które na prezentacji były widoczne, plus tutaj ten komponent dotyczący sztucznej inteligencji. Ja pozwolę sobie wybrać template Retail. Continue i teraz załaduje mi się taki predefiniowany widok właśnie dotyczący retaila. Tutaj możemy sobie trochę ten zoom zmniejszyć i widzimy, że kolumny, czy tabele, a w nich kolumny są tutaj widoczne. Jak klikniemy sobie na przykład tabelę retail produkt, to widzimy tutaj nazwę. No i to, co mówiłem, te metadane, które gdzieś tam wzbogacają wartość tej bazy danych o takie opisy na bazie tabel, ale później też na poziomie kolumn też to jest widoczne. Tutaj sobie możemy przejść właśnie zakładkę kolumny, widzimy, jest nazwa kolumny i description. No inne rzeczy też ważne, jak typy danych. Po prawej stronie też się to znajduje. No i relacje. Tutaj widzimy właśnie, jakie relacje wychodzą między tabelami. I te relacje też można sobie samemu tworzyć. Tutaj po lewej stronie widać właśnie, na przykład sobie wybrałem ten produkt i tutaj w kategorii produkt mamy tak naprawdę setki tabel, które możemy sobie dodać. No i tu gdzieś na dole będzie pewnie zaznaczona ta, którą mamy widoczną w naszym Database Designer. I teraz przechodząc dalej do tworzenia tego naszego docelowego widoku, do docelowej bazy danych. Widoku mam na myśli tutaj właśnie tych tabel. Ja na potrzeby tego demo nie będę tworzył tak rozbudowanego modelu, bo to by zajęło troszkę więcej czasu. I tutaj mamy taką opcję po prawej stronie Clear Changes in Canvas. Ja sobie pozwolę wyczyścić wszystko i sam też wyszukując odpowiednie tabele, dodam je po prostu do tego designera. To będzie właśnie retail. Okay. Order. O, i ten produkt nie dodałem.
OK, i customer. OK, mamy trzy tabele na potrzeby tego demo. To zupełnie wystarczy. Tutaj mogę sobie zmienić na przykład. Aha, dobra, na razie mamy tutaj jakby taki podgląd tego, co jest dostępne. Natomiast żeby móc jakby tutaj tym zarządzać, musimy kliknąć Create Database. OK, to sobie zminimalizuję to też. Dobra, i tutaj mamy tę tabelę, którą wcześniej sobie zdefiniowaliśmy. I możemy właśnie dokonywać sobie różnych, no po prostu możemy sobie dostosować te elementy do własnych potrzeb. I tak naprawdę zaczniemy sobie od tabeli customer. Sobie tu pozwolę jeszcze. OK. Mamy kolumny, które są dostępne z defaultu i tutaj ich jest kilka, ale ja akurat będę potrzebował tylko kilka z nich, plus do tego dodam jeszcze kilka kolumn, które są mi potrzebne. Na bazie tego, co w tym pliku CSV się znajduje po prostu. Teraz zaznaczę sobie wszystkie i odznaczę sobie te, które będą mi potrzebne. Naprawdę to jest stąd, tylko to mi będzie potrzebne, więc resztę usunę i dodamy sobie nową kolumnę z nazwiskiem. Możemy sobie dodać też opis. OK. Link, kolumna jeszcze. Dodam sobie trzy kolumny. Przygotowałem, żeby troszkę szybciej to wszystko trwało. OK. I jeszcze tutaj mamy form. Wszystko będzie stringiem. No możemy tutaj sobie te opisy też oczywiście dodać. OK. To jest nasza pierwsza kolumna, którą może tutaj jeszcze nazwę sobie zmienimy. Jakby jeszcze nie tworzę tej bazy finalnie, ale żeby później nie zapomnieć. OK. I to jest nasza pierwsza kolumna. Przejdźmy do drugiej. Retail product. OK. I tutaj mamy tak. Product ID. O, to sobie wszystko zaznaczymy i oznaczę sobie, co mnie interesuje. Production date. Co tu jeszcze? Tych kolumn jest tak naprawdę, jak można zauważyć, dużo, ale jest opcja search, więc sobie znajdziemy te nas interesujące, żeby nie tracić czasu. Tutaj nie ma, więc sobie OK, dobra. I teraz sobie usuniemy i dodamy sobie jeszcze jedną kolumnę. OK, dodam jakiś opis. Tu jest OK, dobra.
O, to też mogą być nule. Dobra, czyli dwie tabele mamy już załatwione. Teraz przejdziemy do sales order. Ok, tak samo to sobie oznaczymy. Tutaj sobie znajdziemy customer ID, produkt, nie ma, to sobie usuniemy i dodamy sobie jeszcze te, które nam są potrzebne, czyli order date. To będzie string tylko date. Kolejna line item ID. Tutaj w tym, na tym przykładzie tej tabeli wykorzystamy też partycjonowanie. Tylko to za chwilkę zrobię. Long. Produkt ID będzie też long. Jeszcze quantity dodamy. Tutaj sobie dodamy quantity, a tutaj sobie dodamy opis. Okej. Teraz tak, mamy właśnie tutaj taką opcję partycjonowania kolumn, czyli jakby w folderze, który będzie przyjmie nazwę tej tabeli, w tym przypadku będzie to sales order, wykonają się takie jakby podfoldery bazujące na, w naszym przypadku będą to miesiące. Po prostu sobie popartycjonujemy po miesiącach te dane. I żeby tutaj tego dokonać, to możemy sobie zrobić duplikat, czyli mamy order month i tutaj sobie wybierzemy tak, zaznaczymy i w tym górnym panelu możemy sobie przekonwertować jako partition column. A jeszcze quantity sobie też zmienimy na long. Dobra. Wszystko mamy. Tu jeszcze zostawimy sobie primary key dla line item ID. I teraz mając te trzy tabele, przechodzimy do jakby już finalnego utworzenia tej Lake Database. I po prawej stronie mamy automatycznie tutaj Linked Service wybrany, natomiast też z automatu tutaj jest wskazany folder, w którym te dane będą przechowywane i format, w którym chcemy przechowywać te dane. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to Parquet i CSV. W tym przypadku sobie wybierzemy format Parquet i na tym etapie możemy sobie opublikować, jeszcze przepraszam, jedna rzecz, relacje, bo tutaj nam zabrakło jednej relacji, tak. Więc sales order i przechodzimy do zakładki relationship i tutaj dodamy sobie from table product ID to table retail product to column product ID. OK, i powinna ta relacja, tak jest ona już tutaj widoczna na tym graficznym elemencie. Dobra, publikujemy.
Okej. Okay. Publishing completed. Teraz przejdziemy tutaj do opcji map data. Teraz jakby chcemy na tym etapie, żeby nasza nowotworzona baza została zasilona danymi. Więc przechodzimy do map data. Wcześniej ja sobie go uruchomiłem, bo tam 2-3 minuty trwa uruchomienie tego elementu. I teraz sobie wybierzemy tutaj w map data jako nasze źródło data lake storage. Link service ten defaultowy. I tutaj mamy 3 rodzaje plików do wyboru. Common data model, delimited text, parquet i w naszym dzisiejszym demo wybierzemy sobie pliki TSV. Tutaj mamy zaznaczone, żeby podczas importu ten pierwszy wiersz z nazwami kolumn został zaimportowany. Jako kolumn delimiter ustawię sobie vibe. Tutaj wszystko zostaje z wartościami defaultowymi. No i na dole mamy tutaj właśnie do wyboru ścieżkę, w której znajdują się nasze pliki. I ja sobie wybiorę 3 pliki, tak? Mamy 3 tabele, 3 pliki. Adventure Work, zaczniemy od Customer. Ok, tutaj automatycznie w tej kolumnie Source Name mamy przypisaną nazwę. To później nam się przyda, bo gdzieś tam podczas tego mapowania, mając kilka różnych plików, łatwiej będzie nam, że tak powiem, zlokalizować, jaka kolumna jest z jakiego pliku. No i dodam sobie kolejne źródło. Tym razem będzie to produkt. Dobra. I ostatni sales order. Okej. Okay. Jeszcze warto sobie, zanim przejdziemy dalej, to jest taka opcja preview. Podaję, że po prostu to, co znajduje się w plikach, czy on został poprawnie zaimportowany, bo po co tracić później czas w kolejnym etapie się cofać. Także też z doświadczenia wiem, że tutaj no, warto to sprawdzić, bo czasem jakieś kwiatki mogą pojawić. Że tak to ujmę. Mamy tutaj. Tutaj celowo też mam jakby taką kolumnę pustą, bo często w tych naszych plikach, które gdzieś tam wpływają i są przechowane na data storage'u, no są jakieś śmieciowe dane, można powiedzieć, tak, których później nie chcemy. No widać, że tutaj powiedzmy, no jest pusta kolumna, ale dzięki temu tutaj teraz procesowi dokonujemy takiego czyszczenia tych danych, tak? Wybieramy tylko to, co nas interesuje i co finalnie znajdzie się w tej Lake Database. Dobra, i ostatni sobie jeszcze podejrzymy dla pewności. Super. Wygląda ok, dobra. I teraz sobie możemy tutaj kontynuować i możemy sobie nazwać tutaj ten map. Ta nazwa później się pojawi jako nazwa pipeline'u, więc też tutaj warto mieć to na uwadze w kontekście nazywania. Dobra, czyli klikamy OK, target database, retail positive, chwileczkę to będzie trwało.
Troszkę długo to trwa, ale chciałem coś w międzyczasie zrobić jeszcze, ale jest ok. A już w jednym etapie wiem, zdałem sobie sprawę, że nie dodałem jednej kolumny, więc to sobie mogę zamknąć i wrócić tutaj do edycji tej bazy. Zrobimy tak, że w kolumnie produkt dodamy jeszcze jedną kolumnę, której gdzieś tam zabrakło, to jest kolumna price. Oby z tej kolumny ciężko. Właśnie troszkę nie działa ten element do wpisywania zbyt dobrze, ale tutaj też dobra. I jako nasz typ danych będzie to decimal. Tu mamy string. Dobra. Jest OK. Opublikujemy ponownie. Chwilę to zajmie. W międzyczasie sobie tutaj jedną rzecz też odpalę, żeby później już nie tracić czasu. OK, to jest ready. Dobra. Czyli tak, mamy to opublikowane. Mamy to opublikowane i teraz znowu przejdziemy do map data. Szybciutko wybiorę sobie źródło danych. Tutaj mamy ponownie pliczki customer. Tutaj będzie produkt i trzeci z nich będzie sales order. Już nie będziemy przeglądać ponownie, bo wcześniej, że tak powiem, się upewniłem i wszystko było OK. Dobra. Dobra, czyli tutaj mamy już wszystko zdefiniowane. Teraz sobie ponownie na tym. Mapping. OK. I OK. Klikamy OK. Później jak już się załadowało, super. To sobie może to sobie zminimalizuję, żeby było lepiej widać. I teraz po lewej stronie mamy nazwę naszej bazy oraz tabele, które tam w niej znajdują. I tak jakby z defaultu tutaj została wybrana tabela sales order. Natomiast to się nie pokrywa z tym, co mamy dostępne jako nasze źródło, tak? Bo to są dane dotyczące klientów, więc tutaj musimy właśnie też pamiętać, żeby to się, że tak powiem, spinało, ale też przydatne jest to, że później jak sobie te poszczególne kolumny już przypisujemy do tych naszych docelowych, tutaj do target column, to właśnie widać tutaj tą nazwę customer, też to jest właśnie pomocne, żeby gdzieś tam nie pomylić tych kolumn znanych źródłowych. Dobra, to może sobie klikniemy o custom po prostu. I jak widać, tutaj po prostu się automatycznie te kolumny zmapowały, mimo że nie do końca te nazwy są takie same, ale gdzieś tam sobie radzi tutaj ten konfigurator. Większość z nich zostało rozpoznanych. Natomiast tutaj jeszcze muszę sobie dodać customer ID, OK, czyli jedną tabelę mamy mapowaną też dla pewności, sobie podejrzę, jak te dane
wyglądają. Tutaj też jest taki panel na górze, który nam pokazuje, ile mamy wierszy, 847, błędy i inne tutaj wartości, których akurat my nie wykorzystujemy, chociażby lookup czy upsert. Stąd też są tam wartości 0. OK, wygląda w porządku. Przechodzimy do kolejnej tabeli. Wybieramy sobie produkt. Też większość zostało zmapowane. OK. Price. OK. Product ID. Product name. OK. Dobra. Też sobie podejrzę, jak to wygląda. Mhm. 295, 0 błędów, dobra. Sales order, czyli też tutaj musimy się odnieść do tego pliku. Sales order, item, order date. Tutaj sobie wybierzemy ta kolumna, która partycjonuje nam dane, więc tutaj sobie wybierzemy. Aha, dobra. Tutaj sobie wybierzemy opcję inną, nie direct, advanced. I pojawia się, że tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie jakiś, można powiedzieć, pseudokod, czy tam jakąś formułę prowadzi, bo tak naprawdę właśnie to, co tutaj jest ważne, tutaj jest takie, że jakby no, interfejs graficzny, który prowadzi użytkownika bez jakiegoś dodatkowego wpisywania kodu. I tak, i otwieramy sobie tutaj okienko i wpiszemy sobie i wybierzemy, tu są te kolumny naszego pliku źródłowego i wybierzemy sobie month date, tak żeby właśnie po miesiącu na bazie dat tego pliku tworzyły się pointery na storage'u. Save and finish. Okay. Aha, tutaj chyba format się zrobimy. Nie wiem, czy to zadziała. Nie. OK. Dobra, to na razie, bo wcześniej źle zdefiniowałem, to zrobimy tak. Clear. To na razie sobie to po prostu usunę później. Tak, później sobie to jeszcze raz gdzieś tam zrobimy. Bo troszkę widzę, że czasu jest mało. Dobra, to na razie wrócimy stąd. I teraz preview sobie podejrzymy, jak te dane wyglądają. Dobra. Mamy tutaj wszystkie dane. Dobra. I mając zmapowane wszystkie. A jeszcze jedną rzecz spróbuję. Tutaj właśnie z tym mappingiem, to zrobimy advanced. To sobie odpuścimy ten element cancel i to sobie odpuścimy, dobra. Teraz przejdziemy do tworzenia pipeline'a. No i tu automatycznie jakby ten pipeline się pojawił.
Wystarczy, że opublikujemy sobie ten element i możemy oczywiście ustawić sobie jakiś tam trigger, będzie się uruchamiał automatycznie w zadeklarowanej godzinie każdego dnia, czy kilka razy w ciągu dnia. Natomiast sobie tutaj klikniemy debug w celu takiego manualnego wykonania tego pipeline'a. I sobie przejdziemy do monitor. I jak widzimy, że tutaj się procesuje. Przesyłamy dane z naszych plików CSV do Lake Database. W międzyczasie tutaj przejdę do storage'u, na którym utworzona została ta Lake Database. No i tu widać ten folder, znaczy nazwa tak naprawdę bazy danych odzwierciedla nazwę folderu, w którym będą przechowywane dane. I sobie teraz przejdziemy, zobaczymy, jak wygląda proces. Progres. W międzyczasie sobie odpalę Power BI. No i tak, żeby tutaj jeszcze tylko połączyć się z tym, z tą nową bazą danych, musimy być zalogowani po prostu w Power BI jako nasz użytkownik, jako nasze konto. Tutaj cały czas mamy ten progres. No jest już sukces, więc możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda tutaj. Tak, mamy te trzy foldery, które też odzwierciedlają tabel. Więc przejdźmy do Power BI. I wybierzemy sobie taki konektor beta, który łączy nas bezpośrednio do obszaru roboczego Synapse. Więc na tutaj w zakładce Azure, na dole Azure Synapse Analytics Workspace pojawia się beta. Łączymy się do naszego obszaru roboczego, który przed chwilą wykorzystywaliśmy. To jest ten tutaj i widzimy trzy bazy, w tym właśnie ta, którą przed chwilą otworzyliśmy. A możemy sobie wybrać kolumnę i załadować. To taki błąd się pojawił wczoraj, też on się pojawił, ale Power Query. Mam sobie tutaj, tu mamy jakiś problem. Dobra, to na razie sobie to odpuścimy. OK. I jeszcze wrócę na chwilę. Tak, tutaj widać, że te dwie tabele się pojawiły. Jeszcze tylko wrócę do Synapse'a, żeby pokazać, jak możemy sobie pracować z tymi danymi. Tutaj widać tą bazę, którą otworzyliśmy. Tak. I my tak naprawdę możemy sobie tutaj wykorzystać czy SQL-a, tego, żeby wykonywać zapytania, czy też chociażby
właśnie przy wykorzystaniu notebooków, tak? O, tutaj. To powinna być uruchomiona sesja. Mam tutaj uruchomioną chyba sesję, więc zaraz sobie do niej przejdę. Open. O, przepraszam. To jest ta. O, ta jest uruchomiona. A tutaj możemy sobie po prostu wpisać kod przy użyciu Sparka i pobrać dane, czy dokonać jakichś innych modyfikacji, jak na przykład zasilić dane, zasilić nasze pliki o nowe rekordy, tak? Widzę, że tutaj się. Aha, jeszcze sobie tutaj odkomentować. Także przy wykorzystaniu teraz notebooków i języka SQL możemy dalej pracować z tymi danymi. I jakby tutaj ten cały potencjał w dalszej analizie danych wykorzystać. I tu już widzę, jest 5 minut po czasie, więc powoli będę kończył. Zaraz zerknę jeszcze na czat, czy coś się pojawiło. Nie, nic nie widzę, ale zapytam jeszcze na koniec, czy ktoś ma jakieś pytania. Jeżeli nie, to ja uprzejmie dziękuję za udział w mojej prezentacji i zapraszam na kolejne wystąpienia i mam nadzieję do zobaczenia po południu na wydarzeniu, które odbędzie się na Głogowskiej już stacjonarnym. Dziękuję, do zobaczenia.